Kolejnego punktu G, bardzo bym poprosił pana przewodniczącego o przedstawienie. Zabieram zeski zadań priorytetowych dzienniki 12 na rok 2014. Paragraf 1. Pulę środków zabezpieczonych na rok 2014 na zadanie priorytetowe pod nazwą badanie profilaktyczne dla mieszkańców dzielnicy 12 przeznacza się kwotę 1600 zł na zakup czujników tlenku węgla dla dwóch zespołów ratownictwa medycznego stacjonującego przy ulicy Selgi 8 w Krakowie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję uprzejmie. Kto z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Tak, chciałem zapytać, czy wnioskowali i na co im te czujniki? Już odpowiadam. Tlenku węgla? Tak. Zespołu ratowniczego? Tak. Wnioskowali, to po pierwsze, po drugie mają zespoły ratownictwa medycznego, które bardzo często jako pierwsze są wzywane do omdleń w domach i zdarzają się sytuacje, kiedy ratownicy chodzą i mają podejrzenie, przypuszczenie, że omdlenie nastąpiło w przypadku nieszczelności czy cofnięcia się spalin. I nie mają jak tego zmierzyć. Więc te czujniki, jeżeli ratują życie ratownikom, no to jeszcze mogą uratować życie lub bezpieczeństwo mieszkańców danego mieszkania. Takie było sformułowanie i uzasadnienie, które się kierowała komisja. Jeżeli mogę się odnieść do tego rady, że jak przyjeżdża zespół, to ma ratować, ma wietrzyć ewentualnie, a na to, żeby pojeżdżał, to nie ma czasu, bo ta papyka zabrać tutaj i w żaden sposób nie. Ja rozumiem, że to jest dobra rzecz, ale tak powiem, mało przydatna w tym wypadku, bo przyjeżdża, jeżeli ma podejrzenie, to ratuje i bierze klienta, a nie zmierzy tego, bo jeżeli ktoś otwarł już okno w międzyczasie, bo ktoś by ktoś musiał zgłosić, prawda? To, że ktoś omdlał z jakiegoś powodu, jeżeli znowu to zgłosił. No, poza tym przez napowód. No, ale to on ten czujnik jest napowodowy, a nie w domu w tym momencie. No. Jeżeli jest taka wola, że jak powiem komisji, żeby wypowiadać, uważam, że jak w tym wypadku nie warto to na egzamin go będą mieli kiedy tego używać tak naprawdę. Ale wróto lekarz przyjeżdża z ja już może odpowiem. Państwa, w poprzedniej kadencji lub jeszcze w poprzedniej zakupywaliśmy te czujniki, tylko nie dla zespołu ratownictwa medycznego przy Teligi, tylko zespołu ratownictwa wtedy medycznego w Krakowie. Wtedy nie było zespołu ratownictwa, nie było realizacji, tylko nie było po prostu takiego czegoś. Powiem tak, zakupowało to kilka dzielnic wtedy, to była kwota 400 zł bodajże, o ile mnie pamięć nie myli, bo na to złożyło się chyba 10 dzielnic. Z tego co przyjeżdżał pan i oświadczał, te czujniki im wskazują już, one nie mierzą. On je ma przy sobie i on w momencie wejścia wie już, co było przyczyną zasłabnięcia tego. I z tego, co przedstawiam, powtarzam, ja nie mam na ten temat konkretnej wiedzy, on nie mierzy. On mu już sygnalizuje w momencie wejścia sygnałem dźwiękowym, że jest wyższe stężenie niż jest dopuszczalne. Pytanie o wieczenie było, bo to pytanie było, ja pamiętam to pytanie, było o wieczenie. Twierdził, że to nie jest tak, że od razu powietrze, że to jest minimum godzina czasu, żeby całkowicie wywiedzieć z tego. On już wie, że przyczyną zasłabnięcia tego pacjenta, który go zasłał, mogło być, oczywiście to niekoniecznie, mogło być zatrucie tlenkiem węgla. Twierdził, że te czujniki węgla pozwalają zdiagnozować szybko, przez to nawet to było chyba, nie wiem, czy było pismo w tej sprawie, czy nie było to, znaczy nie, nie wiem, czy było pismo. Stwierdzili, że przez to co najmniej kilka osób w roku na następnym kilka osób udało się natychmiast diagnozować. Czy dzięki temu ratowano życie, nie umiem powiedzieć, bo nie mam takich wiadomości. Natomiast zostało to momentalnie zdiagnozowane w momencie wejścia. Ja mówię to, co było kilka lat temu i mówię, że w tym momencie wydaje się, że to jak najbardziej zasadne, tym bardziej, że ty zatruć, no i jest niestety spór. Jest wola taka komisja, jak najbardziej, proszę bardzo, ale tak jak mówię, no moje podejście jako do tego jest że masz no tak na bieżąco spowodowy zabudowym i tak powiem, gdyby wszyscy chcieli być wyposażeni w ten sposób, tak powiem, argumentować, jak to zrozumiałem, bo tutaj, no to...
Znaczy nie, to jest tylko pogotowie ratunkowe, żeby to jasne. Pogotowie ratunkowe. I mówię, twierdzono, że właśnie pisałem to samo, co pan zadał pytanie, to było normalnie, no ale jak przyjeżdżacie, to nie wiesz, gdzie on twierdzi, że w momencie wejścia te czujniki już sygnalizują podwyższone stężenie tlenku węgla. On twierdzi, że nawet już wejście nawet do samej klatki powoduje to, że jeżeli nie było wietrzone w klatce nawet, otwarcie się spowoduje, że już będzie sygnalizował, kiedy będzie do góry. Tyle mówię z mojej strony. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Ja chciałam zapytać, czy możemy, że tak powiem, awansem przeznaczyć środki na przyszły rok w ramach jakiejś puli? Ale nie, bo to była zabezpieczona na badania profilaktyczne. Wiem, ale chciałam tylko to zapytać. Tak, tak. Zabezpieczone w zadaniach priorytetowych. Tak, ale one są zadania profilaktyczne na mieszkańców. Czyli możemy już wskazać, tak, a tak. To zadanie będzie w takim razie, kiedy będzie wykonywane w momencie uchwalenia budżetu? Po uchwaleniu budżetu miasta Krakowa. Automatycznie, tak? Po uchwaleniu budżetu. Po uchwaleniu budżetu miasta Krakowa będzie dopiero możliwa, znaczy może nie będzie. Po uchwaleniu budżetu miasta Krakowa, tym, że ono nie jest automatycznie realizowane po uchwaleniu, bo dopiero wtedy dokonuje się zmiana. Zarządzenie prezydenta po uchwaleniu budżetu miasta Krakowa, prezydent ma możliwości przesunięcia środków w poszczególnych działach, rozdziałach i wtedy przesuwa, więc można przyjąć, że będzie to, no zależy kiedy budżet będzie uchwalony. Jeżeli będzie w grudniu, można przyjąć, że to będzie luty. Jeżeli będzie później, to no, momentalnie później. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Czy nie widzę, że czego poddaję pod głosowanie? Kto jest za przyjęciem? Przechodzimy do kolejnego punktu.